Witajcie na kanale Tarot z planem duszy w czytaniach rocznych. Będzie rozkład prosty, który będzie się składał z 7 kart, a oprócz tego potem jeszcze dodatkowo będziemy mieli po 2 karty na miłość, na pracę i na pieniądze. To dosyć ważne są aspekty. Oczywiście będą to czytania ogólne, więc wiadomo, mogą nie rezonować z Wami. To mają być takie inspiracje. Czasem dają wglądy przeróżne, więc to też jest fajna sprawa, że można się tutaj oprzeć na jakimś czytaniu i jakby być uprzedzonym, co się może zdarzyć. Ale zanim jeszcze zacznę te czytanie dla każdego znaku z osobna, to chciałabym Wam podziękować za cały rok Waszej obecności na kanale Tarot z planem duszy, wszystkim uczestnikom kursu odczytu planu duszy, którzy byli na kursie i zdobyli certyfikaty. Też dziękuję bardzo za wszystkie komentarze, subskrypcje, to, że dzielicie się z innymi też tym kanałem. Bardzo naprawdę z całego serca dziękuję. I oczywiście chciałabym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne, żeby się wszystkim darzyło. Będę w tranzycie, że tak powiem, w najbliższym czasie będę się przenosić do Polski, więc będę przez trochę w Polsce, nie wiem jak długo. Na pewno będę przez najbliższe 3-4 miesiące. No i w związku z tym mogę być niedostępna od połowy grudnia. Także jeśli ktoś chciałby jeszcze coś, jakieś czytanie, to jedynie teraz jeszcze, ale mam dosyć dużo pracy, więc najlepiej już w styczniu, tak naprawdę. Więc tyle. Jeszcze oprócz tego, bo mamy czas na to, żeby coś kupić bliskim, naprawdę polecam Wam książkę Blue Marstena, Plan Duszy, która może Wam pomóc w obliczeniu swojego planu duszy i możecie w ten sposób uzyskać jakieś wglądy. Oczywiście, jeśli ktoś chciałby więcej skorzystać, to może zapisać się na najbliższy kurs odczytu planu duszy online, który odbędzie się w lutym, 3, 4, 5 lutego. Planujemy z Ars Librą kurs w marcu, prawdopodobnie stacjonarny kurs w Warszawie, więc będzie to taki kurs, który będziemy oko w oko, nie tylko przez szkło i na odległość. Ok, także mam wrażenie, że w marcu właśnie w Warszawie, a najbliższy kurs online będzie w lutym. I to są takie najważniejsze rzeczy i tyle. Żeby nie przedłużać, zapraszam Was już do czytań dla każdego znaku. Witam wszystkie strzelce w czytaniu na następny rok. Zbliżający się 2023 zbliża się wielkimi krokami. Zobaczymy, co tutaj u Was słychać, jaka energia będzie główna i wokół niej rozłożymy pozostałe elementy. Zobaczymy, jak tutaj wyczytać, jak się zainspirować tym, co się pojawi na stole. Oczywiście czytanie jest ogólne, będą może różne scenariusze. Nie zawsze będzie to rezonować, wiadomo, z każdym. No, ale może jakaś inspiracja, jeśli słuchacie. Ok? To zobaczmy. Energia na cały rok. To rycerz buław. Bardzo ciekawa energia. Pobudzona. Niespokojna. Niedoświadczona. Jest to powietrze ognia, czyli może to być chęć zrobienia kilku rzeczy naraz, w ogóle robienia wielu rzeczy, kreatywnych bardzo. Może to być osoba też w Waszym życiu, ktoś, kto się pojawi, jakiś płomienny romans dla niektórych. Bardzo taka osoba rzutka, chcąca złapać czasami kilka srok za ogon. Ale generalnie przyjemny to może być człowiek i chęć wzrostu, chęć rozwoju, chęć robienia czegoś, tak? Działania, bawienia się z ogniem czasami, więc uwaga tutaj na zabawy z ogniem, bo można się poparzyć, można też wzniecić pożar, więc to też zwracałabym na to też uwagę, tak praktycznie podchodząc do tego, ponieważ jest tu pewnego rodzaju niedojrzałość w tej karcie, tak jak wcześniej mówiłam.
Ok, zobaczymy teraz, co jeszcze oprócz tego pojawi się na stole. Odkopałam jakiś bardzo dawno nieużywany tutaj zestaw kart. Jest to talia polska, w sumie wydana w Polsce, więc zobaczymy, nawet nazwy po polsku mamy tu. No i zobaczymy, jak to będzie nam pokazywać. Tarot snów Ciro Marchetti, bardzo popularny zresztą w Polsce twórca kart. Ok, popatrzymy. Dla strzelców, co odchodzi? Pustelnik. Samotność odchodzi, ok? Dalej mamy następne talenty, które mają się Wam ujawnić. I tu mamy piątkę kielichów. Czyli może tu być właśnie wychodzenie ze smutku. Tu się nam pojawiają możliwości w tej następnej odsłonie, tej pozycji. I mamy tu dziewiątkę buław. Okej. Dobra. Najpierw rozłożę. To, co może być wyzwaniem. Rycerz monet. Siódemka mieczy pokazuje się, jak poradzić sobie z wyzwaniami. Okej. Ciekawe. Jak osiągnąć cele i zrealizować marzenia? Trójka mieczy. Dobrze, co w atmosferze? Dziesiątka kielichów. Bardzo rodzinnie, bardzo emocjonalnie też może to być. Zależy to wszystko od tego, kim jesteście, jakie macie wokół siebie osoby, czy rodzina jest blisko, czy dalej. Generalnie z rodziną, czy jest blisko, czy dalej, to różnie bywa. Może być kwitnące szczęście, a czasami może być nawał emocji, bo nic tak mocno nie buzuje w rodzinie jak emocje. Chociaż dziesiątka kielichów pokazuje taką fajną energię takiego nasilenia związków rodzinnych i kwestia też bycia wspartym. Ale dziesiątki też mówią o jakichś zakończeniach, czyli może tutaj też dojść do być może jakiegoś zakończenia etapu czy cyklu, gdzie będzie tutaj się coś domykało i możliwości otwarcia się czegoś nowego. W każdym razie atmosfera bardzo mocno emocjonalna. Tak może to być. Rodzinnych spotkań również. Pustelnik odchodzi, czyli jest to karta mędrca, ale też jest to karta kogoś, kto zazwyczaj siedzi sam. Kogoś, kto poszukuje swojego wewnętrznego światła. Dla tych, którzy już znaleźli, którzy są połączeni z tym światłem, to jak najbardziej jest to fajna karta, ponieważ wychodzicie, jest to w ogóle karta panny. Bardzo takie praktyczne podejście do świata, wykorzystanie swoich doświadczeń do tego, żeby iść dalej. To się wycofuje, tak jakbyście, mówiłam już wcześniej, złapali tego bakcyla, jakby wycofywania się z życia publicznego, czy takiego silnie socjalnego, po to, żeby pozbierać swoją energię. Jakby, jeśli ktoś to ma przepracowane, to ta energia jak najbardziej. Dla niektórych to będzie też znaczyło, że jakby wyjście z samotności. Zresztą mamy tutaj trójkę mieczy. Mam wrażenie, że to jest też jakieś uleczenie serca. Okej, no patrzmy dalej. Patrząc na pozycję, to w tej chwili mamy tutaj talenty, które mogą się ujawnić. Wyjście ze smutku. Talentem może być właśnie pożegnanie przeszłości i takiego właśnie tego siedzenia gdzieś w miejscu, w którym woda zastyga. Tutaj mamy piątkę. W piątce tu jest element pobudzenia do rozwoju. Tu jest jakiś wzrost. Mamy tu chęć pójścia w miłość. Tu mamy fajną energię, która czeka na Was, jeśli tylko już potraficie pokonać
pewne ograniczenia związane z przeszłością i siedzenia w niej. Więc talentem może być właśnie zwrot, zmiana, przejście do teraźniejszości i zobaczenie, że czeka na mnie nowe uczucie, że czekają na mnie nowe decyzje, nowe związki, życie, które otwiera się z nowymi możliwościami, tak? Czyli tych możliwości może pokazać się całkiem sporo, aż możecie poczuć niejakie przyduszenie, w sensie takiego przedobrzenia w tych możliwościach. Mamy tutaj kogoś, kto aż z tego wszystkiego musiał usiąść, wybrał sobie może jedną z tych buław, żeby dalej z nią iść. Tak jak ten rycerz. I w tym sensie ten rycerz to jest energia wybierania czegoś, co jest dla mnie dobre i co mi służy, ale to też jest energia takiego niepoddawania się. I tutaj też w możliwościach jest, tych możliwości jest dużo. Chodzi o to, żebyście się nie poddali na starcie. Żebyście wybierali jedną po drugiej, pomimo nawet tego, że czujecie jakieś zmęczenie, to warto spróbować każdą z nich, ponieważ, no tak jak mówię, macie tutaj jakby pokazany brak doświadczenia i taką potrzebę eksperymentowania z tym ogniem. I tu też jest ogień, więc ten rycerz jak najbardziej potrzebuje tutaj iść i doświadczać tego ognia, a zmęczyć się, być może zmęczycie, ale chodzi o to, żeby wykorzystać każdą nadarzającą się okazję, co spowoduje, że będziecie no, musieli zdjąć hełm i chwilę posiedzieć, żeby dalej jakby iść w tą stronę, tak? Żeby każdy z tych potencjałów pozwolił wam zebrać te doświadczenia, które są potrzebne, bo rok wydaje się dla was rokiem doświadczeń i przeciwstawiania się też pewnym energiom, które mają taki zastrzyk, duży zastrzyk ognia. To trochę jest tak, że nie wiem do końca, czego chcę. Dlatego jakby potrzebuję iść tu, tu i tam, tak? W każde miejsce właściwie, które mnie będzie kusić czymś. No, taki czasami bywa czas, że zanim się spotka tego kogoś, kogo się pragnie i z kim się chce założyć rodzinę, to trzeba po drodze spotkać kilku takich, z którymi się nie do końca dogadamy, tak? Albo nie będzie to ten. I w życiu z różnymi rzeczami tak bywa. Zanim znajdziemy to zajęcie, tą pracę, czasami to zadanie, które nas kręci, które nam daje spełnienie, to potrzebujemy iść właściwie tu, ówdzie i jeszcze gdziekolwiek, żeby doświadczać, tak? Więc wygląda to na rok doświadczeń, niepoddawania się, wyjścia z jakiegoś zamknięcia też i samotności. I bardzo pozytywnie ja bym to odczuwała na waszym miejscu, bo to jest pozytywne bardzo czytanie. Każda karta w tym układzie i w tych pozycjach pokazuje, że macie tutaj możliwości, ale też wyzwania. A wyzwaniem jest tutaj rycerz monet, czyli powolność, zastój, takie właściwie wytyczanie sobie ścieżki, tak albo pójdę, a może jeszcze poczekam, a może spróbuję. Bardzo wolna energia, nie poruszająca się z żadną szybkością. Jest to najwolniejszy rycerz. Zatem powiedziałabym, że raczej szybciej niż wolniej w tym roku będzie wszystko przebiegało, ponieważ to takie spowolnienie może wam bardzo przeszkadzać właśnie w zrealizowaniu czy w dotknięciu tych różnych zadań, czy kwestii, czy wyzwań, w sensie wyzwań w pozytywnym tego słowa znaczeniu, tak? Natomiast wyzwaniem, jako wyzwaniem, które was zatrzymać może, jest rycerz. Takie powolne działanie, przekładanie różnych rzeczy z dzisiaj na jutro i pojutrze i tak dalej. To nie będzie w porządku. Co natomiast, jak poradzić sobie z tym wyzwaniem? Brać to, co jest wasze, używać sprytu, być sprytnym i wykorzystywać każdą okazję do tego, żeby się czegoś nauczyć. Ta karta jest kartą mieczy, bo mamy tu siódemkę mieczy. Często właśnie przedstawiano jako kogoś, kto jest bardzo sprytny. Bierze co jego i wychodzi, tak? To trochę
to jest też tak, że jest to karta złodzieja. Nie chodzi o to, żebyście wy byli złodziejem, chodzi o to, żebyście zdobywali, zwyciężali, żebyście też komunikowali się, żebyście używali słów w takim zestawie, żeby też nie ujawnić być może wszystkiego. Ja wiem, że to może wydawać się jako manipulacja, ale to tak do końca nie jest. W negocjacjach na przykład często słowo jest istotne. Słowo generalnie w naszym życiu jest bardzo ważne i istotne, więc teraz uważajcie na to, żeby się nie oszukiwać, bo nie poradzicie sobie z tym wyzwaniem. Będziecie sobie mówić na przykład, jeśli patrzymy na to w negatywnym aspekcie, że jak sobie nie poradzicie, kiedy będziecie się oszukiwać, że zrobię to później, tak? To wyzwanie będzie was zatrzymywać. Natomiast kiedy będziecie sprytni i kiedy powiecie sobie, dobra, biorę to, co moje i wychodzę, to pozwoli wam pójść do przodu i wykorzystać te wszystkie szanse, które się przed wami i możliwości, które się otworzą. Natomiast ostatnia rzecz tutaj, jak osiągnąć cele i zrealizować marzenia. I pojawiła nam się trójka mieczy, bardzo wzrostowa karta na drzewie życia w Bina, pokazująca tutaj kogoś, kto zrozumiał i rozumie, co trzeba zrobić, żeby się rozwijać, żeby wykorzystać doświadczenia, które wcześniej może były jakieś bolesne. Trzy miecze to jest też komunikacja, to jest używanie specyficznych słów. Żeby wykorzystać te słowa i pomóc sobie, warto używać słów pozytywnych, nakręcać się pozytywnie, podnosić się na duchu i też wybaczyć sobie na przykład przeszłość, tak? Mamy tutaj tą przeszłość w tych pięciu kielichach. Chodzi o to, żeby została wybaczona, żebyście mogli tutaj ruszyć do przodu i pójść w życie z całym impetem. O tak mam, takie tu odnoszę wrażenie. Ten impet, właśnie szczególnie ten impet, to słowo ma jakieś znaczenie. Zobaczymy teraz, jak to miłość, praca i pieniądze wyglądają tutaj obok. No i jeszcze potem na samo zakończenie będą karty wyroczni. Popatrzymy na miłość, czyli relacje, to co się może tutaj ujawnić, co się tutaj pokaże. Dla tych zainteresowanych talia, przepraszam, że hałasuję, to jest też talia Ciro Marchetti, Encore się nazywa. Dobrze, to patrzymy. Miłość. Mamy rycerza kielichów i mamy wisielca. W pracy królowa buław, królowa buław i szóstka buław. No, zwycięstwo tutaj się szykuje, idę za ciosem i wykorzystuję szansę. Natomiast w pieniądzach mamy dziesiątkę mieczy i rycerza buław. Znowu mamy rycerza buław. Mam wrażenie, że zacznę od tego, od tych pieniędzy, od finansów, materii. Mam wrażenie, że tutaj dojdzie do jakiegoś przełomu. Tutaj musicie zwrócić uwagę, w którym miejscu coś się zamyka, domyka, i was rani w jakimś sensie. Za dużo tu jest myśli. Trzeba tutaj totalnie zmienić myślenie jako rycerz buław. Być może właśnie chodzi o to, żebyście zaczęli wykorzystywać nadchodzące okazje i zmieniać cały czas, coś zmieniać, żeby uzyskać jedno to doświadczenie, tak jak tu pokazały karty, ale też z drugiej strony, żebyście zmienili też sposób myślenia. Tak czy inaczej, on będzie tutaj się zmieniał, bo coś tutaj dochodzi do kresu, do apogeum i dalej tak nie da się po prostu. Albo w pracy coś wam się skończy i tutaj pieniądze nie będą napływać. Jeśli nadal będziecie robić coś, co robicie, to te pieniądze nie będą napływać do was.
materia tutaj będzie w jakimś sensie wstrzymana, albo będzie przepływać przez Was jak przez sito. W sensie nie zatrzymają się te pieniądze, tak? Nie będą one wykorzystane, bo nie, jakby należy tutaj coś zamknąć, domknąć, coś zmienić, ponieważ no, nie da się ciągnąć tutaj czegoś w taki sposób. Co ciekawe, tutaj pojawił się nam rycerz monet. Ponownie ta energia, która jest pokazana w wyzwaniu, tak? Czyli patrząc znowu na ten zestaw, powiedziałabym, że ogień jest potrzebny bardzo mocno i wykorzystanie właśnie czegoś takiego eksperymentowania z różnymi rzeczami, czy z pracą, czy z pomysłami, dlatego że spowolnienie jakieś znowu może Wam nie przynieść takich pieniędzy, o jakich myślicie, czy marzycie. Coś tutaj będzie też takiego, jak ktoś, kto może przyjść do Was, kto też nie do końca ma doświadczenie i może Was spowalniać. Jeszcze mam ochotę na jedną kartę. Dla niektórych dobrze by było pójść do szkoły z powrotem, albo zmienić zawód, nauczyć się nowego czegoś, wrócić do książek generalnie. Do czegoś takiego, co jest solidne. Mamy arcykapłana, który pokazuje, że no, warto tutaj zainwestować w siebie. Wykształcić się, dokształcić się, zyskać jakieś nowe atrybuty, tak? Jest to nauczyciel, który przychodzi. Jest to też karta byka, w sensie takiego dobrobytu, dobrostanu, za którym byk zawsze idzie. I mam wrażenie, że jeśli tutaj zmienicie sposób myślenia i będziecie działać zgodnie z Waszą energią, która się pokazała na miesiąc cały, nie będziecie spowalniać niczego, to tutaj pojawi się właśnie jakaś opcja uzyskania czegoś wymiernego, jakiejś nauki, za którą mogą iść jakieś tutaj pieniądze. Ok? Co teraz tutaj słychać w pracy? Same buławy i mamy tu królową buław, która idzie po swoje po prostu. Ma tutaj jakąś wizję też i zwycięża, tak? I mam wrażenie, że ten cały rok przyniesie Wam niejako duży wzrost w sensie dojrzałości i takiego zwycięstwa, które pozwoli Wam może robić to, co lubicie wreszcie. Jeśli są osoby, które pracują w niechcianych pracach, takich, które im nie służą, to często się tak zdarza, to mam wrażenie, że ten rok przyniesie im jakieś rozwiązanie, jakieś znalezienie właściwej buławy, którą z tego zestawu wybiorą. I będzie to takie rozpoznanie, wreszcie będziecie rozpoznani. Dla niektórych to może być awans pracy. I tak z tym awansem może się łączyć właśnie zdobywanie kwalifikacji i wejście na wyższy poziom i bycie w miejscu, w którym zaczynacie czy zaczniecie więcej zarabiać. Może się to nie zdarzyć od razu, może to trochę potrwać. Ja jeszcze tu tasuję karty, bo chcę jeszcze dobrać tutaj. Ale jakby będziecie się martwić, nie wiem, czy tym sukcesem, bo tutaj mamy zwycięstwo tego i harmonię. I mam wrażenie, że możecie się tutaj martwić czymś. Czymś, że co, że już tutaj wykorzystałam tę szansę. W każdym razie może ta wizja też nie dawać Wam spać. Tutaj duży natłok mieczy, czyli słów takiego analizowania ponad miarę. Nawet jeśli
coś wygracie, to później może być taka sytuacja, że będziecie się zastanawiać, jak utrzymać teraz to zwycięstwo, tak? Jak tutaj powalczyć o to. No, jesteście jedynym znakiem, który będzie miał chyba po 4 karty w tych pozycjach. Zobaczymy, co jeszcze dalej się tutaj ułoży. Macie tutaj księżyc, który w moim przeświadczeniu mówi o tym, żebyście skupili się też na tym, co intuicja wam podpowiada, bo w ciemnościach trochę jesteście, bo nie wiadomo teraz, jak utrzymać to, co zdobędziecie, tak? Czy to jakąś pozycję w swoim biznesie, czy w pracy, to jak to utrzymać? I tutaj może się kryć jakaś tajemnica, ale mam wrażenie, że chodzi bardziej o to, żebyście połączyli się ze swoim takim instynktem samozachowawczym, że to wam podpowie, w którą stronę dalej, tak? I co ciekawe, mamy tutaj na te karty zwykłe, zwyczajne, pojawiają nam się karty wielkich arkan, także mam wrażenie, że możecie tutaj coś mocno przepracować w tym nadchodzącym roku i dojść do sukcesu, do spotkania się też z tym, co trudne. No jeszcze do tej miłości chcę dodać jedną kartę, zanim jeszcze zacznę czytać, bo mamy rycerza kielichów i wisielca. Zastój. Właściwie nic tu się nie dzieje. Rycerz to jest rycerz romantyczny, wypatruje swojej kochanki, czy kochanka, czy wybranki, wybranka, ale jednocześnie jest wisielec, który nigdzie się nie rusza, po prostu zastygł w czasie. Tutaj trzeba dojrzeć do jakiejś większej, do tego, żeby spotkać miłość swojego życia, czy żeby tutaj w ogóle w sobie coś zmienić, otworzyć się bardzo na miłość, to potrzeba tutaj zrównoważyć to wszystko emocjonalnie. Tu jest jakiś kryzys może też w związku, w sensie takiego zastoju, nie płynie woda. Wisielec to jest karta też męczennika. Zwróćcie uwagę na siebie. Czy to wy jesteście zawieszeni? Czy czujecie się tak, jakbyście nie szli nigdzie do przodu? Jakbyście nie mogli zrobić żadnego kroku w przód ani w tył? Może poszukiwanie czegoś romantycznego przyprowadzi do was kogoś, kto będzie wam mówił czułe słówka. Natomiast no, nie do końca to może być tak, że tutaj się to dalej rozwinie dla tych, którzy nie mają partnerów. Może się rozwinąć, jeśli ta osoba będzie dojrzała. Natomiast jeśli przyjdzie ktoś mało dojrzały, to tak nie będzie. No i uwaga na wszelkiego rodzaju dyskusje, kłótnie czy konflikty. Nie ma najmniejszego sensu wchodzić w takie, ponieważ one spowodują, że będziecie jakby powracać do przeszłości. Będziecie sięgać do tyłu, w głąb i cały czas wchodzić w takie rozdrapywanie ran, tak? Jeśli chodzi o uczucia, o związki. Warto się skupić na emocjonalnej mądrości, na tym, co podpowiada wam wasz instynkt. Zatrzymać się też po to, żeby sprawdzić, jaka jest moja pozycja w związku, jakie są kolejne cele, czy może trzeba tutaj coś zmienić, tak? Bo to tak często jest, że zaczynamy coś, to się rozwija, dochodzimy czasem do punktu, w którym potrzebujemy to odświeżyć. I może właśnie to będzie rok potrzebny wam do tego, żeby coś odświeżyć w waszych związkach, relacjach, miłości, ok? Zobaczmy teraz jeszcze kartę wyroczni pod tytułem Odpowiedź jest prosta. Pomyślcie o jakimś pytaniu i zobaczymy, co tutaj karty odpowiedzą, jednocześnie podsumują, jak podsumują to czytanie, co tutaj jeszcze mogą dodać. Zainwestuj w swoją duszę, swojego ducha.
w jaką świeżość, która potrzebna jest tutaj. Zresztą pokazała nam się karta i pustelnika, bardzo duchowa, i karta arcykapłana. I powiem szczerze, że może tutaj też chodzić o to, żebyście zainwestowali w swój rozwój duchowy, w swoją duszę, żebyście się skomunikowali tutaj ze sobą na głębokim poziomie, bo warto, bo tam właśnie schowane są wszystkie odpowiedzi. Nawet autorka tutaj mówi, żeby się nie wahać przed tym, żeby zaufać wyższej sile, żeby też modlić się, żeby medytować, zależy co komu pasuje, żeby czytać, słuchać o rozwoju duchowym i poszukiwać odpowiedzi, które was dręczą, bo są takie. I każdy z nas poszukuje i każdy tutaj jest po to, żeby siebie odnaleźć. I warto zainwestować też w duchowość, bo nie zawsze to, co ludzkie czy ziemskie, jest pełne odpowiedzi dla nas. Oczywiście te sygnały później przychodzą nam z zewnątrz, kiedy my wysyłamy zapytanie do siły wyższej. Także dostaniecie odpowiedzi, jeśli zaufacie sile wyższej i zwrócicie się po odpowiedzi właśnie tam. A teraz jeszcze mamy zajączka. Zapytamy, co tutaj jeszcze nam dopowie jako przekaz z natury. Naucz się otrzymywać. Zobaczcie, jest tutaj ten księżyc, który przekazuje różne wszelkie tajemnice. To jest ta intuicja, spojrzenie głęboko sobie w oczy, zobaczenie swojego odbicia, przeżycie pełni księżyca z rytuałami i poproszenie o odpowiedzi. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Tych pełni trochę będzie, więc możecie na pewno skorzystać w następnym roku i oddać to, co niechciane, żeby odeszło, a otrzymać to, czego pragniecie. I też nauczyć się otrzymywać, dawać i otrzymywać miłość, odpuścić przeszłość. A teraz jeszcze karta ptaków. Przygotuj się do celebracji życia, czyli takie życie, które przynosi nam coś nowego, zmianę, odkrycie siebie, narodzenie się być może na nowo ze wszystkimi konsekwencjami, tak, podjęcie nowych działań, to zawsze powoduje, że zaczynamy inaczej widzieć świat. Jeśli nowe przychodzi, to czujemy się spełnieni. A ja Wam życzę bardzo, bardzo wesołych świąt, wszystkiego najlepszego i szczęśliwego nowego roku.